W ostatnim poradniku pokazałem Wam jak kupować na AliExpress, za pomocą uczenia algorytmu i kupowania na obłędnych ofertach tych samych produktów, ale trochę taniej. W tym filmie chciałem trochę uzupełnić poprzedni temat o drugą metodę, którą można także wykorzystać do tańszych zakupów, a chodzi mi tutaj dokładnie o monety AliExpress. Porównamy sobie ceny na obłędnych ofertach i z użyciem monet. Sprawdzimy, która metoda jest bardziej korzystna i gdzie można więcej zaoszczędzić. Gdy chcemy coś zamówić, to warto sprawdzać, gdzie jest taniej i po prostu poświęcić kilka minut na sprawdzenie i uczenie algorytmu. Z moich ostatnich testów wychodzi na to, że jest to naprawdę różnie. Na początku zaczniemy od monet. AliExpress Wapce. Na górnej belce znajdziemy ikonę monety i wchodzimy sobie tutaj właśnie w monety. Jest to strona, na której można zbierać monety poprzez codzienne logowanie i teraz właśnie odebrałem 20 monet. Aby zdobyć więcej monet, klikamy na więcej monet, i tutaj są różne zadania do wykonania. Na przykład, trzeba wejść w jakiś produkt na kilkanaście sekund. Teraz sprawdźmy jaka jest różnica w cenach na monetach, a jaka jest na obłędnych ofertach. I na początku zaczniemy może od bardzo popularnych produktów, a mianowicie od Lamborghini, które ma bardzo dobre opinie i szczerze polecam fajne klocki jak za 14-15 dolarów. Ale zaraz zobaczycie, że można je dostać jeszcze taniej. Ja już co prawda mam trochę tych monet 1548, więc jeśli założycie nowe konto, to tych monet będziecie mieli dużo mniej, ale jeśli wykonacie trochę zadań, pogracie w gry przez kilka najbliższych dni no to w końcu coś tam uzbieracie monety są także za robienie zamówień ale wróćmy do klocków najlepiej, najkorzystniej moim zdaniem wychodzi jak kupujemy pojedyncze produkty robimy kup teraz klocki kosztują 14 dolarów i 67 centów jak widzicie monety obniżyły cenę o 2 dolary i 26 centów, czyli te klocki kosztowałyby mnie 12 dolarów i 41 centów jeśli chodzi o monetki, to jest jeszcze tutaj taka fajna opcja. Jeśli wrócimy do strony z monetami i kliknę na wartość tych monet, ile tych monet mamy i tutaj jak widzicie mam wartość 15 dolarów. Po wejściu w limitowane oferty na liście czasami zdarzają się takie oferty, że można kupić coś za 1 centa. Jeśli zamieniłbym 111 monet, to mogę kupić te majtki za 1 centa, ale problem jest tutaj taki, że te produkty bardzo szybko schodzą i ani razu się nie zdarzyło, żebym mógł kupić coś za 1 centa. Zazwyczaj jest tak, że są niedostępne lub np. przesyłka kosztuje 5 dolarów. I wtedy staje się to nieopłacalne. Więc najlepszym sposobem na wymianę monet jest po prostu obniżenie ceny podczas robienia zamówienia. Teraz przejdźmy do obłędnych ofert. Za klocki Lamborghini. Na monetach, jak pamiętacie, trzeba było zapłacić 12 dolarów i 40 centów. Sprawdźmy, jaka jest różnica: czy jest taniej, czy drożej. Jak widzicie, mam cenę 12 dolarów i 8 centów. Także na obłędnych ofertach uzyskałbym trochę lepszą cenę. A jak sprawdzałem w weekend. To korzystniejsza cena wychodziła z monetami. Także moim zdaniem, albo to polega na tym, że ten algorytm się uczy, i jeśli szukamy tego danego produktu, to AliExpress chce nam to bardzo sprzedać i obniża cenę, lub zależy to po prostu od pory dnia czy od aktualnie trwającej wyprzedaży. Trzeba sprawdzać za każdym razem. Tutaj i tutaj, i zobaczyć, gdzie jest lepsza cena. Sprawdźmy może coś innego, na przykład konsola Data Frog SF 2000 i porównamy ceny. I tak w tym wcześniejszym filmie pokazywałem, że aby uzyskać niższą cenę, to trzeba wpisywać w wyszukiwarkę dane słowo kluczowe dla produktu, którego szukamy, i potem wejść w szczegóły dla kilku z nich, plus można dodać go do koszyka. Tak, żeby algorytm wiedział, że interesuje mnie ta konsolka. Na stronie też to działa, ale zauważyłem, że na aplikacji AliExpress szybciej podpowiada te produkty i wrzucą na górę listy. No i dobra, przechodzimy teraz, może na początku, do obłędnych ofert i sprawdzamy, ile ta konsolka kosztuje na obłędnych ofertach. I tutaj jest 15 dolarów i 80 centów. Czasami coś tańszego może być na liście poniżej, ale tutaj raczej nic takiego nie ma. Zazwyczaj jest tak, że jak szukamy, to jest gdzieś na początku. I teraz wracam do monet. Na monetach konsola powinna być na samej górze, ale jest tutaj za 21 dolarów, więc mi taka cena nie odpowiada. Może gdzieś trochę niżej będzie lepiej jest za 18 dolarów i 64 centy. To ile by było, gdybym obniżył monetami? Wychodzi 16 dolarów i 48 centów. No i znowu obłędne oferty wychodzą dzisiaj korzystniej. Nagrywam ten film w środę, 21 lutego. W weekend, jak sprawdzałem to na monetach, były dużo lepsze ceny. Teraz, może, zróbmy tak, że wejdę do ofert z monetami. Co ciekawego tutaj mógłbym kupić? Powiedzmy, że interesuje mnie ten dalmierz laserowy. I za ile można go kupić? 120 metrów na baterię, za 15 dolarów i 90 centów. Natomiast, gdy użyję monet, to wychodzi mi 13 dolarów i 14 centów. Ciekawe, czy takie coś jest w obłędnych ofertach, czy będę musiał najpierw wejść do wyszukiwarki i wpisać Hilda i dopiero wtedy być może mi się pokaże w ofertach. Ale jak widać, jest tutaj na górnej belce i kosztuje 14 dolarów i 95 centów. No i jak widzicie, w przypadku monet, gdybyśmy chcieli kupić ten dalmierz laserowy 120 metrów, to uzyskujemy lepszą cenę niż na obłędnych ofertach. I to naprawdę jest różnie: raz w monetach jest lepsza cena, a raz w obłędnych ofertach. I tak jak cały czas tutaj powtarzam, trzeba wchodzić w wyszukiwarkę. Wprowadzać to, co chcemy kupić i raz sprawdzać w obłędnych ofertach, a raz w monetach zamknąć aplikację, uruchomić i sprawdzić ponownie. Być może za kilka godzin lub następnego dnia będzie lepsza cena. Zapomniałem jeszcze o jednym fakcie w przypadku monet. Na przykład, gdybyśmy chcieli kupić sobie takie klocki, to oprócz tych monet, które obniżyłyby cenę, dodatkowo można użyć. Kodów rabatowych i wtedy cena staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. W przypadku obłędnych ofert nie można obniżać cen kodami rabatowymi, także monety mogą być bardziej korzystne cenowo. Można jeszcze by było tutaj powiedzieć trochę o AliExpress Choice. Czyli darmowa dostawa powyżej 40 zł i gwarantowana dostawa w 10 dni. Ale tutaj, jak przeglądam oferty, to zazwyczaj ceny są trochę wyższe od tych, które są na obłędnych ofertach. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i być może macie lepsze triki na uzyskanie niższych cen na AliExpress. Dzięki i pozdrawiam. I I need some energy, anxiety